Monika i Marcin Gajdowie prowadzą takie rekolekcje, które nazywali Duchowość Pustych Rąk. To jest coś bardzo ewangelicznego, bo właśnie Ewangelia ma tę moc, Jezus ma tę moc, aby nas leczyć z mentalności posiadaczy. I tutaj nie chodzi wcale tylko o posiadanie rzeczy, tylko ta mentalność posiadaczy, ona może odpalać się w nas także wobec duchowych dóbr, wobec miejsca, które wydaje mi się, że mam przed Bogiem, wobec moich cnót, moich jakichś postępów, które wydaje mi się, że zrobiłem w wierze. Chodzi o to, żeby rzeczywiście dać się Panu wyzwalać z tej mentalności posiadacza, pozwalać Mu, żeby On rozluźniał nasze piąstki, które tak łapczywie trzymają te małe skarby. Wcale nie potrzebujemy tego tak przytulać do siebie, tylko potrzebujemy być w tej ogromnej otwartości przed Panem, który nas ciągle prowadzi ku swojej pełni.